Wielkieś mi pustki uczyniła w domu moim, moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, jedną maluczką duszą tak wiele ubyło. No, te słowa to znacie chyba wszyscy, męczono was nimi w szkolnych ławach. Treny Kochanowskiego to nadal, z tego co mi wiadomo, lektura obowiązkowa. Ale co gdybym powiedział wam, że istnieje hipoteza, wedle której Urszulka Kochanowska nigdy nie istniała? W związku z tym zapraszam was na małą wycieczkę, na małe śledztwo. Sprawdzimy, co zostało z najsłynniejszego dziecka polskiego renesansu. Zapraszamy. Pierwszy punkt naszej wycieczki to jest Zwoleń, kościół parafialny, w którym pochowano Jana Kochanowskiego i członków jego rodziny. I najprawdopodobniej, jeśli Urszulka Kochanowska faktycznie istniała, to leży w kaplicy grobowej w tym kościele. Dlaczego jednak mówię najprawdopodobniej? W tym celu opowiedzmy sobie trochę o śmierci samego mistrza z Czarnolasu i o tym, jak jego ciało znalazło się w tym kościele. Rzuci to nam trochę światła na całą sprawę, o której mówimy. Otóż Kochanowski umiera w 1584 roku w Lublinie podczas Sejmu. On udał się tam, żeby załatwić sprawę śmierci swojego szwagra Jakuba Podlodowskiego. Ów człowiek został zamordowany w Turcji i Kochanowski chciał po prostu uzyskać od króla jakąś obietnicę czy jakieś konkretne działania w sprawie wyjaśnienia śmierci owego człowieka, ale niestety podczas tego sejmu Jan Kochanowski dostaje najprawdopodobniej udaru i w Lublinie umiera. Prawdopodobnie w Lublinie zostaje po raz pierwszy pochowany. Później jego zwłoki zostają wyjęte i przetransportowane do rodzinnej kaplicy w Zwoleniu, właśnie tutaj w tym kościele. Tutaj też spoczywają nieniepokojone do 1791 roku, kiedy to do krypty grobowej Kochanowskich schodzi niejaki Tocki. Czacki wyjmuje z trumny czaszkę Kochanowskiego i przez jakiś czas trzyma ją na swoim biurku. To taki przyczynek do mentalności oświecenia dla wszystkich tych, którym wydawałoby się, że to jest jakaś bardzo racjonalna epoka. Ta czaszka przetrwała do dziś dnia. Z tego co pamiętam, to znajduje się chyba w Krakowie i ostatnio przeprowadzono nad nią badania. Otóż okazało się, że ona nie może być czaszką Kochanowskiego, że jest to czaszka kobiety. Kobiety w wieku około 40 kilku lat, więc najprawdopodobniej należy do żony Jana Kochanowskiego, pani Podlodowskiej. No i właśnie, nie ma. Tak naprawdę nie da się stwierdzić, który szkielet do kogo należy, ile tych szkieletów w tej kaplicy jest pochowanej. Tym bardziej, że w 1830 roku część tych zwłok, a może wszystkie nawet, zostały przeniesione na cmentarz do wspólnej mogiły przez ówczesnego proboszcza parafii w Zwoleniu. A następnie w latach 80. XX wieku urządzono kolejny pochówek Jana Kochanowskiego i owe zwłoki, owe trumny wróciły znowu do kaplicy, w której znajdują się do dziś dnia. Nie było prowadzonych jakichś dokładnych badań na ten temat, ale ze względu na te częste zmiany miejsca ciała, ze względu na to, że ten cmentarz był też często zalewany, nie wiemy tak naprawdę, czy Urszulka Kochanowska, o ile jak najbardziej istniała, w tym kościele się znajduje. Możemy się tylko domyślać i jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez, że Kochanowski w tym miejscu mógł swoją córkę pochować. Zwoleń warto odwiedzić. To jest miejscowość, która leży na trasie Radom-Lublin. Warto wejść do tego kościoła, który jest odrestaurowany, jest bardzo pięknie odnowiony. Można też poprosić księdza czy siostrę zakonną o otwarcie krypty grobowej i tam pod podłogą kościoła obejrzeć trumnę, w której spoczywają doczesne szczątki mistrza z Czarnolasu.
jesteśmy w Policznej, w miejscu, gdzie być może spoczywają zwłoki Urszulki Kochanowskiej. To jest wioska, która niegdyś należała do tej rodziny i mamy informacje na temat pochówków kolejnego, członków kolejnego pokolenia rodziny Kochanowskich, natomiast nic nie wiemy o tym, żeby był tutaj pochowany ktoś z czasów mistrza Jana. Wiemy o nieistniejącym obecnie epitafium poświęconym Janowi z Czarnolasu, ale prawdopodobnie był to jakiś rodzaj tablicy ku pamięci mistrza, być może z prośbą o modlitwę za jego duszę. Natomiast nikt, żadnych informacji na temat pochówków z tamtej epoki nie mamy. Ale być może Jan Kochanowski chciał mieć swoją córkę bliżej siebie i dlatego nie wybrał Zwolenia, a właśnie Policzną, z drewnianym wówczas kościołem, który się tutaj znajdował. Jesteśmy w Czarnolesie, na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego i wracamy do głównego tematu naszych rozważań, czyli do Urszulki Kochanowskiej. Jak już sobie to wcześniej powiedzieliśmy, nie znamy miejsca pochówku dziewczynki. W Czarnolesie można obejrzeć taki symboliczny grób, symboliczny pochówek. Nie znamy też dokładnej daty urodzenia, ani dokładnej daty zgonu. No więc pytanie brzmi, co tak właściwie wiemy? Jakie mamy dowody na jej istnienie? No, dowód jest jeden. Treny. Treny Jana Kochanowskiego, czyli cykl utworów napisanych przez poetę po śmierci córki, ku jej pamięci. Tylko, że jeśli prześledzimy historię wydania trenów, to już tutaj pojawiają się pierwsze fakty, które mogą rzucić nam nieco światła na tę całą naszą sprawę i te nasze dociekania dotyczące tego, czy Urszulka Kochanowska faktycznie mogła nie istnieć. I zwróćmy uwagę na wypowiedź Jana Jonoszewskiego, wydawcy i przyjaciela mistrza z Czarnolasu, który komentując pierwsze wydanie trenów miał powiedzieć coś takiego. Ten wielki i zacny poeta polski zostawił treny, lekkie rzeką podobno, i ja nie wiem, afektu ojcowskiego przeciw dziadkom w tej mierze upatruję, którego nie widzę, by kiedy kto lepiej wyrazić mógł i umiał. No właśnie, ciekawa sprawa. Poeta tworzy cykl utworów poświęconych śmierci swojego dziecka, w którym wyraża swoją rozpacz, swój żal po odejściu córki. I ktoś miałby komentować, że to utwór o lekkiej wadze, rzecz lekka? Być może tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że no to wiek XVI, trochę inne podejście do dzieci, może nie tak poważne jak teraz. No ale spójrzmy na to z drugiej strony, że ówcześni znali już utwory poświęcone dzieciom, dzieciom, które umarły, dzieciom, które odeszły. Znali przecież lament Hieronima Szefrańca, napisany jakieś 30 lat przed trenami, poświęcony też zmarłemu synowi. Znali na pewno Stabat Mater Dolorosa, w ogóle całą figurę, całą postać przedstawienia Matki Boskiej opłakującej śmierć swojego syna. Nawet w mitologii greckiej, chociażby Niobę bolejącą. Więc czy faktycznie utwór napisany przez ojca ku pamięci córki, która umarła, mógł być określany rzeczą lekką? A jeśli tak, to dlaczego? Zanim zakończymy nasze rozważania dotyczące Urszulki Kochanowskiej, przyjrzyjmy się jeszcze kilku wzmiankom w źródłach, które mogą rzucić nam nieco światła na całą tę sprawę. Otóż, jak twierdzi część badaczy, pierwsze wydanie trenów Kochanowskiego to jest 1580 rok i biorąc pod uwagę długość ówczesnego procesu wydawniczego oraz kilka miesięcy, które mistrz musiał poświęcić na pracę nad utworami, to
Daty śmierci Urszulki Kochanowskiej należałoby ustawić mniej więcej około 1579 roku. A zatem, co robił Jan Kochanowski właśnie w tym czasie? Na całe szczęście są dwa dokumenty pochodzące z przełomu 1579 i 1580 roku, które mogą nam tutaj rzucić nieco światła na całą tę sprawę. Przede wszystkim jest to list, który mistrz z Czarnolasu pisze do kanclerza Jana Zamoyskiego i w tym liście żali się na to, że nie może pisać, ma problemy z weną, z wzięciem się za twórczość. No ale muszę was rozczarować, bo nie pisze ani słowa o żalu po śmierci dziecka, o jakiejś depresji czy tego typu problemach. Pisze po prostu o problemach ze zdrowiem. Nie wspomina w ogóle o śmierci swojej córki. Kilka tygodni później natomiast Jan Kochanowski zaciąga pożyczkę w wysokości ponad 7 tysięcy florenów i jedzie z Czarnolasu do Radomia, żeby ubić za te pieniądze całkiem niezły interes. Czy tak zachowywałby się ojciec pogrążony w głębokim żalu po śmierci córki? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. No i czas na to, żeby zakończyć nasze rozważania dotyczące Urszulki Kochanowskiej i zrobić sobie małe podsumowanie. Zatem co świadczy przeciwko istnieniu tej postaci? Nie mamy dat życia, data śmierci także jest niepewna, nie znamy miejsca pochówku, no tak naprawdę nie wiemy nic. Poza tymi informacjami, które pojawiają się w trenach Jana Kochanowskiego. Natomiast co świadczy za istnieniem Urszulki Kochanowskiej? I tutaj część badaczy, część literaturoznawców zadaje pytanie, po co mistrz z Czarnolasu miałby zadawać sobie trud, żeby wymyślić postać swojej córki? No spójrzmy na treny. Mamy tutaj obronę, tak na dobrą sprawę, filozofii stoickiej, którą poeta porzuca na początku, w którą zaczyna wątpić nawet w Boga, prawda? Zadaje pytanie, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Ale ostatni trend to jest z kolei obrona owej filozofii. Więc może właśnie tego rodzaju figura, tego rodzaju próba obrony stoicyzmu przyświecała poecie. A z drugiej strony kolejna wątpliwość badaczy, czy człowiek XVI-wieczny mógłby wpaść na taki pomysł, mógłby wymyśleć taką intrygę, wymyśleć własną córkę, która umarła, wymyśleć ten ból tak dobrze opisany? No to jest dobre pytanie i to jest chyba podstawowa wątpliwość, która moim zdaniem może tu być wzięta pod uwagę. Ale zwróćmy uwagę na to, że Kochanowski jest autorem takich utworów jak na przykład szachy, gdzie w bardzo plastyczny sposób opisuje walki figur szachowych na planszy. No to jest czysta fantastyka. Więc to był człowiek, który naprawdę przekraczał swoją epokę, wykraczał daleko poza nią. Więc może faktycznie byłby w stanie wymyśleć Urszulkę Kochanowską. No a co wy na ten temat sądzicie? Czy mamy do czynienia z największym szwindlem w dziejach literatury polskiej? Czy może z kolejną idiotyczną teorią spiskową?